może być tak, że osoba, która pomaga w dokonaniu aborcji, lekarz, który dokonuje tego zabiegu, może zostać posądzony i może zostać oskarżony za to i pójść za to do więzienia. Musimy chronić systemem prawnym te osoby, by mogły to zrobić. I do tego jest nam potrzebna właśnie ustawa o dekryminalizacji aborcji. Jeżeli będziemy decydować o prawach człowieka w głosowaniu, to postawimy wszystko na głowie. I ja się po prostu na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na to, żeby w sprawach mojego życia bądź mojej śmierci decydowała ponad mniejsza część społeczeństwa w jakimś głosowaniu. Ten pan nie ma prawa mówić mi, pani, komukolwiek z nas, co jest dobre dla naszych dzieci. To też z ich strony byłaby to pokaz ogromnej słabości. I to wiązałoby się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Państwa gościem Aleksandra Gajewska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, Donald Tusk w social mediach poinformował, że w poniedziałek we Wrocławiu, a właściwie we wrocławskim Jagodnie, czyli tym słynnym miejscu, gdzie do 3:00 w nocy ludzie stali w kolejkach, żeby zagłosować w wyborach parlamentarnych, się pojawi. Stwierdził, że stęsknił się za wyborcami. No, ja rozumiem, taka gra słów. Natomiast czy my usłyszymy tam wreszcie jakiś konkret dotyczący negocjacji koalicyjnych, umowy koalicyjnej, a nie tylko to, że 248 to jest nadal więcej od 194. Czyli to jest taki symbol i to miejsce, w którym będzie to spotkanie i ten przekaz, tak? Czyli podtrzymujemy to, co cały czas podkreślamy, że jesteśmy silni, dogadani, że pracujemy nad konkretami, nad szczegółami. No i mam wrażenie, że Donald Tusk, tak jak ma to w zwyczaju zawsze robić na tych swoich social mediach, puszcza oko i mówi: stęskniłem się za wami, mam dosyć tych gabinetowych rozmów, przyjdę do was z konkretami, chcę wam o czymś opowiedzieć. I to jest... Czyli jakieś konkrety usłyszymy. Ja już nie będę pytać panią jakie, bo pani i tak mi nie powie, ale konkret jakiś będzie, tak? To nie będzie takie powyborcze spotkanie z wyborcami, żeby powiedzieć im dziękuję tylko. Myślę, że dziękuję też będzie. Ja nie mówię, że nie, ale nie tylko. Dziękuję też będzie, bo się należy, ale będzie powiedzenie o tym, jakie są nasze zobowiązania, jaka jest nasza odpowiedzialność i co my w ramach tych zobowiązań i odpowiedzialności zamierzamy zrobić jako Koalicja Obywatelska i jako koalicja tych partii jeszcze teraz opozycyjnych, a wkrótce już rządzących. Przedstawi tam Donald Tusk działania nowego rządu? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mm-hmm. Zostawię tę przestrzeń tutaj szefowi, żeby to zrobił. Natomiast myślę, że oczekiwania będą takie, żebyśmy tam usłyszeli, jakie przynajmniej kierunkowo będą działania. Zresztą ale to ja już jestem w stanie pani powiedzieć bez wystąpienia Donalda Tuska, bo o tym mówicie państwo od wielu, wielu tygodni, także w trakcie kampanii wyborczej. Więc ja nie wiem, czy to będzie coś nowego. Tak, tylko że w takich bezpośrednich spotkaniach padają pytania, a pytania są konkretne, tak. Dotyczą konkretnych rozwiązań i na nie trzeba konkretnie odpowiadać. I zawsze to w takim bezpośrednim kontakcie przewodniczący Donald Tusk robił. I to jest najlepsza okazja, żeby właśnie odpowiedzieć ludziom w tych wszystkich aspektach, gdzie mają wątpliwość. Czy to będzie zrobione, czy tamto będzie zrobione, czy na to możemy liczyć, a jakie będą priorytety. To będzie już po ustaleniu treści umowy koalicyjnej, no bo bez tego Donald Tusk nie umiałby na te pytania odpowiedzieć tak naprawdę. Być może będzie, a być może będzie tuż przed, a być może będzie jakiś inny suspens. Nie umiem pani odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie. Pozostawię te możliwości tutaj przewodniczącemu. Ja wiem oczywiście, że pani nie uczestniczy w tych rozmowach. One się odbywają na dwóch płaszczyznach, takiej bardziej roboczej, jeżeli chodzi o podział stanowisk i tej merytorycznej. One, te prace toczą się równolegle, ale czy jest pani dzisiaj w stanie nam powiedzieć, na jakim one są etapie? Bo na pewno rozmawiacie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Są one bardzo zaawansowane, idą bardzo dobrze. Nasi przedstawiciele, którzy biorą w nim udział, to są najwłaściwsze osoby, które mogą nas reprezentować. Dzielimy się odpowiedzialnością, dzielimy się zadaniami i do tego będą dobierane najwłaściwsze osoby, które będą te zadania realizować. I tym różnimy się od obecnej władzy, że nam nie chodzi o kasę, o podział stołków, o wyrywanie sobie tych funkcji, o trzymanie na siebie haków. Tylko my mamy zobowiązania wobec mieszkanek, wobec mieszkańców. Chcemy jak najszybciej realizować nasz program, chcemy jak najszybciej zajmować się budżetem, bo tego już wymaga po prostu czas, żeby można było nad tym pracować. I do tego prowadzą te rozmowy. A umowa koalicyjna jest potrzebna po to, żeby wyznaczyć właśnie kierunek, jakie są ramy tych działań. No dobrze, to a propos umowy koalicyjnej.
Szymon Hołownia był tutaj w poniedziałek i zapytany przeze mnie, czy kwestie aborcyjne znajdą się w umowie koalicyjnej, powiedział, że nie, że się nie znajdą. Pytam panią, jako osobę, która bardzo dużo w kwestii tematu aborcyjnego robiła, chciałam powiedzieć, na którym zbudowała kampanię, źle by to zabrzmiało, ale duża część pani kampanii była poświęcona kwestii praw kobiet właśnie. I dzisiaj mamy sondaż, który pokazuje, to nie jest wbrew pozorom, tak jak niektórzy tutaj widzowie piszą, że ja promuję aborcję, drodzy państwo. Nie, to promują, to właściwie nie promują, tylko tej kwestii chcą, rozwiązania tej kwestii chcą wyborcy, bo na trzecim miejscu według sondażu to są sprawy, którymi powinien się nowy rząd zająć. Bardzo wysoko. Ja się nawet szczerze nie spodziewałam, że legalna aborcja do 12 tygodnia znajdzie się na podium, jeżeli chodzi o kwestię załatwienia tych spraw. No i teraz pytam, czy wy nie robicie paniom i panom, którzy dzięki temu między innymi na was zagłosowali, na szaro po prostu, nie jako robimy. Swoich wyborców, absolutnie. Nie wpisując tego do umowy koalicyjnej. Ale to nie jest powiedziane, że to nie znajdzie się w tej umowie, bo możemy prezentować swoje stanowiska. Czy pan Hołownia wyszedł przed szereg, mówiąc o tym, czy co? Nie chcę oceniać działań pana Hołowni, nie jest to dzisiaj moim zadaniem. Natomiast dla nas kwestie legalnej aborcji, dostępnej, bezpłatnej są po prostu bardzo ważne, bo dzisiaj nie jest to kwestia żadnego światopoglądu, ideologii, tylko to jest kwestia życia albo śmierci. Przepraszam, ale to jest warstwa deklaracji, a praktyka to jest taka, że wasza wyborczyni otworzy umowę koalicyjną, mówię, że ona ma być jawna, publiczna i zobaczy, że tam kwestii związanych z prawami kobiet nie ma, po prostu. No dobrze, tylko... To jest praktyka, ona nie ma nic wspólnego z deklaracją. Tylko my mamy załatwiać sprawy. I jeżeli my rozbijemy się o pierwsze rzeczy już na samym początku, to nie będziemy w stanie w ramie ich realizować. Pierwszym krokiem na pewno jest kwestia dekryminalizacji aborcji i tutaj pomiędzy naszymi partnerami nie powinno być żadnych sytuacji, w których powinniśmy się w tej sprawie nie dogadać i kiedy zrealizujemy ten aspekt, powinniśmy nabrać do siebie zaufania i nabrać przekonania w tym partnerstwie, że trzeba iść dalej. My jesteśmy jako Koalicja Obywatelska zdeterminowani i przygotowani do tego, żeby wprowadzić ustawę, która doprowadzi do tego, że aborcja będzie legalna, dostępna i bezpłatna do 12 tygodnia trwania ciąży. I no tak, myślę, że nie... tego partnerów. Na PSL tylko... raczej nie możecie liczyć, na prezydenta raczej nie możecie liczyć, więc to jest raczej pieśń dalszej. Tylko dzisiaj nie może być tak, że przedstawiciele w parlamencie konkretnych partii są bardziej radykalni niż wyborcy, którzy na nich głosowali. I ten sondaż jest również tego przykładem i wiele innych sondaży też to pokazuje. I naszą rolą mądrych partnerów jest to, żeby właśnie przekonać. Do tego. I mówię, nie chciałabym, żeby dzisiaj kwestie praw kobiet były tematem, którym będziemy się, przepraszam, użyję jakiegoś takiego kolokwializmu, okładać wzajemnie w tej koalicji, kto ma rację, kto powinien, tylko te sprawy trzeba załatwić, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że spotkam się z panią, pani redaktor za kilka tygodni i będziemy mówić o kolejnym przypadku tragicznej śmierci podczas porodu, bo był efekt mrożący wśród lekarzy, bo była obawa, za późna pomoc i jakby znowu mamy... Dekryminalizacja, to jest pierwsza sprawa. I tutaj myślę, sądzi pani, że będzie zgoda. Ja myślę, że i prezydent Duda powinien to podpisać wtedy, tak? Czyli tu nie powinno być czegoś, co powinno stanąć na drodze. A wyjaśnijmy, bo dekryminalizacja, bo to chodzi o dekryminalizację, jak rozumiem, pomocy w aborcji, tak? Nie samego zabiegu aborcji. Proszę opowiedzieć, o co chodzi pod hasłem dekryminalizacja aborcji. Nie może być tak, że osoba, która pomaga w dokonaniu aborcji, lekarz, który dokonuje tego zabiegu, może zostać posądzony i może zostać oskarżony za to i pójść za to do więzienia. Dzisiaj lekarze mają wykorzystywać swoją wiedzę medyczną, by pomagać pacjentkom i ich rodzinom. Osoby, które są w jakiś sposób zastraszone, nie mają dostępu, nie wiem, są w przemocowych rodzinach, mają prawo skorzystać z pomocy osób trzecich, by dokonać chociażby aborcji farmakologicznej i musimy chronić systemem prawnym te osoby, by mogły to zrobić. I do tego jest nam potrzebna właśnie ustawa o dekryminalizacji aborcji. No dobrze, a pan Szymon Hołownia, który w dalszym ciągu mówi, że najlepszym i najskuteczniejszym i najszybszym do przeprowadzenia rozwiązaniem jest kwestia referendum w sprawie liberalizacji ustawy aborcyjnej. To no panią przekonuje, czy nie? Nie, absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w kwestiach praw człowieka nie powinniśmy decydować w żadnym referendum i nie powinniśmy... Ale dlaczego nie oddać właśnie ludziom głosu? Czym się różni to, że posłowie zagłosują, a większość obywateli bo zagłosuje? Bo prawo... jeżeli będziemy decydować o prawach człowieka w głosowaniu, to postawimy wszystko na głowie. I ja się po prostu na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na to, żeby w sprawach mojego życia
bądź mojej śmierci decydowała ponad mniejsza część społeczeństwa w jakimś głosowaniu. Są pewne podstawy, które muszą być prawnie nam zapewnione i to nie powinno podlegać żadnej dyskusji i nie powinno być decydowane o tym w żadnym plebiscycie. Po prostu my jako kobiety domagamy się swoich praw i absolutnie, kategorycznie nie zgadzamy się na to, żeby w ten sposób nasze sprawy traktować, że można pójść i zadecydować o tym w jakimkolwiek głosowaniu, kiedy część społeczeństwa w ogóle to nie dotyczy, bo tylko 52% społeczeństwa to kobiety, reszta społeczeństwa ma się w tej sprawie wypowiedzieć. No czyli nie uważamy, że to po pierwsze będzie skuteczne, może być tak jak i referendum, które było podczas wyborów, może w ogóle nie być ważne. Nie jest to żaden wymierny wskaźnik, który może nam pomóc tę sprawę załatwić, a ona jest dla nas bardzo ważna, bo dotyczy właśnie naszego życia. Pani poseł, a jest pani zaskoczona tym, że w tym sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej kwestia legalnej aborcji do 12 tygodnia zajmuje miejsce na podium? To jest trzecie miejsce według badanych, jeżeli chodzi o tą kolejność konieczności załatwienia spraw przez nowy rząd. Mamy KPO na pierwszym miejscu, kwota wolna od podatku na drugim i aborcja na trzecim. Nie jestem zaskoczona, że jest to wysoko, bo nasi wyborcy, wyborczynie są po prostu świadomi i wiedzą dzisiaj... Ale to nie jest tylko wśród waszych wyborców czy wyborczyń sondaż robiony, to jest ogólnie wśród Polaków. Ale ja mówię Polaków, o Polkach, tak. Polkach i Polakach, mówię o tych, tak. O tych osobach i oni, bo do tego chciałam zrobić takie nawiązanie. I oni zdecydowali w wyborach i wybrali ludzi, którzy chcą ich żeby ich reprezentowali w parlamencie. I dzisiaj nam się to przekłada właśnie na te liczby, o których powiedział przewodniczący Donald Tusk. Więc ci ludzie, którzy dzisiaj mówią, że te sprawy są dla nich po prostu bardzo ważne, wybrali swoich reprezentantów i chcą, żeby te sprawy zostały po prostu w Sejmie, w Senacie załatwione. I to jest jasny wskaźnik tego wszystkiego. I mówię, nie jest to kwestia światopoglądowa, jest to kwestia bezpieczeństwa, jest to kwestia zdrowia, jest to kwestia życia. Jakby skończmy mówić o naszym prawie do aborcji właśnie w taki sposób, spychając go właśnie na jakiś margines dyskusji. Na przykład tutaj z naszych widzów pan Tomasz pisze rzeczy zdumiewające, bo mówi, niech młodzi sobie założą swoje państwo i tam się skrobią co wtorek. Znaczy niektórym się wydaje, że kwestia liberalizacji ustawy aborcyjnej to ma być dotkowa antykoncepcja. No czy to ja otóż nie. Panu otóż to w ogóle nie o to chodzi. Panu Tomaszowi zwrócić bardzo uwagę na bardzo ważną kwestię. W ponad połowie gmin w Polsce nie ma dostępu do ginekologa. Nie można, czyli połowa, można powiedzieć, że w połowie tych gmin kobiety nie mają dostępu do lekarza w specjalizacji ginekologicznej. Czyli nie mogą się przebadać, nie mogą dostać środków antykoncepcyjnych, nie wiedzą, jaki jest ich stan zdrowia, nie mają partnera, partnerki, specjalisty do dyskusji w tym temacie. Tak. W szkole nie ma edukacji seksualnej. Mogą nie mieć partnerów w rodzicach, żeby uczyć się o tym, w jaki sposób się zabezpieczać, jak w ogóle wejść w to życie seksualne i jak robić to bezpiecznie. Więc mówienie w taki sposób pejoratywny o młodych osobach jest po prostu nie na miejscu. My dzisiaj musimy młodym ludziom zagwarantować przestrzeń do tego, żeby zdobywali wiedzę i świadomość, a potem możemy jakkolwiek formułować oceny. Dzisiaj nie stworzyliśmy w państwie ani w szkołach, ani w systemie ochrony zdrowia, ani w żadnej innej tego, żebyśmy mogli aż tak sobie na to pozwalać. Więc to są określenia, które nie powinny mieć w ogóle miejsca. Skoro pani już przy edukacji tak się zatrzymała na sekundę, to ja zatrzymam nas przy tej edukacji jeszcze na chwilę dłużej, no bo rozumiem, że także macie plan dotyczący tego, jak powinna wyglądać polska szkoła, że chodzi o odpolitycznienie kuratoriów, jak rozumiem przede wszystkim i w ogóle polskiej edukacji po władzy Przemysława Czarnka, ale jak pani uspokoi tych, a wiem, że takich jest wielu, którzy boją się z kolei, że ta wajcha zostanie przekręcona z zupełnie drugą stronę i że nastąpi pewien rodzaj takiej liberalno-lewicowej ideologizacji w szkole. Ludzie mają takie obawy, trzeba im to wytłumaczyć. To nie jest tak, że ludzie mają takie obawy, tylko dzisiaj od razu ci, którzy sprawowali tę taką radykalną władzę prawicową w tych szkołach, natychmiast nakręcają te spirale. Słuchajcie, za naszych czasów to było jak było, ale przynajmniej stabilnie, a teraz to zobaczycie. Ta wajcha pójdzie w lewo i wy się nie pozbieracie. I oni to robią. Oni nakręcają tych ludzi, którzy w jakichś takich wartościach tradycyjnych, powiedzmy, się obracają i je wyznają, że teraz to dopiero przyjdzie zagrożenie.
zagrożenie. Otóż nie, nieprawda. Czyli liberalna szkoła pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności, możliwości, poznawać świat. To nie jest szkoła nakazów i zakazów. To jest szkoła, która odchudza podstawę programową, która daje przestrzeń do nauczania, która uczy umiejętności tych nowych, które są dzisiaj potrzebne. Odnalezienia się chociażby w świecie, w cyfryzacji, a nie każe się uczyć podręczników na pamięć. Pani coś przeczytam. Proszę. Albo zacytuję właściwie, jeśli proszę. Mogę. Gdy ze szkół znikną krzyże, a kolorowi przebierańcy zaczną nauczać o fałszywych i zwodniczych ideach wolności, musimy sami we własnych domach zadbać o to, by nasze dzieci poznały granice dobra i zła. Od tego bowiem zależy ich bezpieczna przyszłość. Wie pani, kto to powiedział? Nie. Rzecznik praw dziecka, pan Mikołaj Pawlak, nazywa kolorowymi przebierańcami osoby nieheteronormatywne na przykład. Mówi o tym, że wyniesiecie krzyże ze szkół i w ogóle czeka nas jakaś absolutna katastrofa ideologiczna. To jest rzecznik praw dziecka, każdego dziecka i jego praw powinien bronić. Dzisiaj dzieci nie mają swojego rzecznika i my to podkreślamy na każdym kroku. To jest pan, który z estymą wspomina, że była wobec niego stosowana przez rodziców przemoc. To nie jest rzecznik, który dzisiaj w sprawach, gdzie wobec dzieci stosowana jest przemoc, gdzie dzieci spotykają się z ogromnymi zagrożeniami w sieci, gdzie dzieci w szkole są narażone na przemoc rówieśniczą, gdzie wobec dzieci nie ma żadnej tolerancji, kiedy no, jakakolwiek inność występuje i właśnie samobójczych i samych samobójstw zwiększyła się. Tak, i właśnie do tego chciałam powiedzieć, która prowadzi do takiego ogromnego kryzysu psychologicznego, psychicznego wśród dzieci i on nie walczy o to, żeby dzieci miały jakąkolwiek pomoc. I ta osoba dzisiaj myśli, że ma prawo mówić nam, gdzie jest granica dobra i zła. Otóż nie ma. To nie jest osoba, która w ogóle jakkolwiek występowała broniąc praw dziecka. To jest osoba, która w ogóle nie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które walczą o dzieci, walczą o ich bezpieczeństwo, walczą o ich dobro. Ten pan nie ma prawa mówić mi, pani, komukolwiek z nas, co jest dobre dla naszych dzieci, bo przez te lata, kiedy sprawuje ten urząd, nie udowodnił nam, że zrobił dla dzieci coś, co dzisiaj jest wartościowe. Zapytać, czy pani przypomina sobie jakąkolwiek jego interwencję? Coś, czym to jest człowiek... można by było się pochwalić jako osoba sprawująca stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. No to ja mam Marek wrażenie... Marek Michalak tego miał mnóstwo. Można by właściwie z rękawa sypać. Ale do tej pory Marek Michalak jest osobą, która z nami współpracuje i my mamy taki zespół prowadzony przez panią posłankę Monikę Rosę, gdzie regularnie, systematycznie, konsekwentnie pracujemy nad nowym kodeksem praw dziecka, gdzie razem właśnie z byłym rzecznikiem praw dziecka, praw obywatelskich, innymi osobami, pracujemy no nad tym, czego jest potrzebujemy. Człowiek, z którym będziecie musieli funkcjonować jako nowy rząd. Za chwilę kończy się na szczęście jego kadencja. No, jeszcze chwilę. No dosłownie tam półtora, prawie dwa miesiące, tak? Nie, więc... chyba dłużej. Dobrze, grudzień, zaraz to sprawdzimy. Grudzień. Tak, do grudnia, tylko tak. Mi się wydawało, więc, że dłużej. Więc na szczęście to się niedługo skończy, a my w ogóle uważamy, że powinna być możliwość odwoływania rzecznika, jeżeli nie spełnia on no dobrze. Swojej roboty. Tak, pani poseł, to idziemy trochę dalej do 13 listopada w tej chwili. Nie obawia się pani, że Prawo i Sprawiedliwość, nie mogąc, jak widać, chyba pogodzić się z wynikiem wyborców, spowoduje, że to pierwsze posiedzenie zostanie przełożone, odroczone, odsunięte, że marszałek senior nie powoła nowego prezydium i nowego marszałka? Czy krążą takie opinie, oczywiście. Ja je czytam, słucham ich, że może coś takiego się wydarzyć, ale uważam, że byłoby to przekroczenie jakby wszelkich granic i pokazanie właśnie tej niemocy. No bo po co mieliby to zrobić? No to już by się obnażyli całkowicie. Musieliby to przesunąć, bo wiedzą, że nie mają większości. Jakby maski opadają, wszystko jest na wierzchu, wszystko już wszyscy wiemy, tak? Więc to też z ich strony byłoby to pokaz ogromnej słabości. I to wiązałoby się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Jakimi? Dlatego też no, dalszymi, tak, które byłyby prowadzone. Więc moim zdaniem jednak nie powinni przekraczać tej granicy i po prostu nie powinno to mieć miejsca. Więc jednak... A co jeśli będzie miało miejsce? Prawo i Sprawiedliwość już nieraz państwa zaskoczyło przecież. Tylko to nie jest, czyli mówi się o tym dzisiaj w przestrzeni publicznej dosyć często, o różnych scenariuszach, o tym,
komu powierzy pan prezydent misję tworzenia rządu, komu nie, jakie są te terminy. Czyli większość tych scenariuszy krąży w obiegu, więc to nie jest tak, że ktokolwiek będzie zaskoczony. My jesteśmy przygotowani na wszelkie scenariusze, ale to nie jest tak, że jesteśmy zakładnikami rozwiązań, które PiS tutaj zaproponuje. Jesteśmy gotowi na reagowanie. Ja nie będę tutaj przedstawiała tych wszystkich scenariuszy, bo jeżeli te wydarzenia będą miały miejsce, to my będziemy stanowczo reagować i nie chcemy uprzedzać tych rozwiązań, które chcemy my wtedy zaproponować. Natomiast w takich sytuacjach należy zachowywać się przyzwoicie i PiS dzisiaj powinien być zobowiązany do tego, żeby tak się zachował. To nie jest pierwsza sytuacja w historii Polski, kiedy ktoś wygrywa wybory i nie ma większości, żeby utworzyć rządu. Znaczy jest pan Olszewski, do którego historii, wartości bardzo często pisowcy się odwołują. Pan profesor Geremek i jego partia wygrali wybory. Prezydent Wałęsa zapytał, czy stworzą większość. Nie byli w stanie stworzyć większości. Jan Olszewski tworzył tę większość. Więc to nie jest tak, jak oni dzisiaj opowiadają, że to jest jakiś precedens w historii Polski i potem zmieniła się konstytucja, ale w konstytucji nie zmieniono nic, co by wpływało na tę sytuację. Więc były takie sytuacje, nie zmieniono nic w konstytucji. Pan prezydent Duda ma możliwość powierzenia już formułowania rządu naszemu przewodniczącemu, czyli Donaldowi Tuskowi i powinien to zrobić. A test na to właśnie może odbyć się 13 listopada, kiedy to wybierzemy marszałka Sejmu i pokażemy, że mamy większość. A pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość już okrzepło? Już pogodziło się z tym, że na czas jakiś, nie wiemy jaki, władzę traci? Czy w dalszym ciągu nie ma zgody na rzeczywistość? Nie okrzepło, bo ich wypowiedzi w tej sferze publicznej dalej pokazują na to, że są głęboko z tym niepogodzeni. Nawet nie chodzi o to, że oni się nie godzą z tym, że nie będą sprawowali władzy, tylko no, pani sobie teraz wyobrazi, że ta cała armia ludzi, która przyspawała się do tych funkcji, do tych prezesur, która dostaje te gigantyczne sumy za pracę bądź nie w różnych miejscach, ma nagle dzisiaj to stracić. I to jest dla nich niewyobrażalne i to jest dla nich bardzo trudne, i że stracą te wpływy i tego się boją i na to nie chcą się zgodzić. Dlatego będą stosowali wszystkie możliwe kruczki prawne, będą to możliwie długo przeciągali, żeby to nie miało miejsca. Po pierwsze, dla nich to jest żywa kasa, którą jeszcze przez miesiąc bądź dwa mogą pobierać, a po drugie, no to jest właśnie widmo tego, że coś się dla nich kończy i ktoś ich od tego takiego źródła po prostu odetnie i to takim chirurgicznym cięciem. Pani poseł, co to jest za pomysł z tym rotacyjnym marszałkiem Sejmu? No różne pomysły krążą wśród tych narracji. Ja nie jestem w stanie potwierdzić tego, czy mówisz o tym, że nie są w stanie się koalicjanci przyszli porozumieć w kwestii podziału tych stanowisk. W związku z tym padł pomysł, żeby funkcja marszałka Sejmu była rotacyjna, czyli nie wiem, tam najpierw na przykład dla Polski 2050, później dla Lewicy i tak dalej. Po co? Różne są rozwiązania na stole, które padają, które mogą zostać wybrane. Dobrze, tylko ja pytam panią o to konkretne rozwiązanie. Ono jest dobre, ono jest logiczne, ono będzie wprowadzało porządek i ład w obradach Sejmu i tej wewnątrzsejmowej demokracji, czy wprost przeciwnie. Jeżeli przedstawiciele partii porozumieją się co do tego, to ono będzie dobre. Natomiast jeżeli nie porozumieją się, to nie będzie dobre. Wiadomo, że to tak wtedy będzie. Natomiast czy zostanie ostatecznie podjęta decyzja, że takie rozwiązanie będzie wybrane? Nie umiem pani dzisiaj powiedzieć, tak? Byłby to też precedens, jeśli chodzi o... chyba precedens, nie jestem w stanie tego tak ze stuprocentowym przekonaniem powiedzieć, bo nie sprawdziłam tego. Rotacyjnego marszałka Sejmu nie było jeszcze, nie? Właśnie dlatego mówię, więc też nie jesteśmy my przyzwyczajeni do czegoś takiego. Może w innych państwach to funkcjonuje. Ciężko mi to oceniać. Tak jest w Parlamencie Europejskim, ale, o ile się nie mylę. Ale mówię w tych rozwiązaniach państwowych. Tak. Ale nie znamy tego rozwiązania. Nie wiem, czy można mówić, że ono dzisiaj jest na stole. Jest sklepnięte. Już, tak, decydujące. Rozumiem. No może się w poniedziałek od Donalda Tuska dowiemy. Być może. Pani poseł, to teraz jeszcze kwestia dotycząca wymiaru sprawiedliwości, no bo to jest też sprawa, na którą bardzo duży nacisk w kampanii wyborczej kładł Donald Tusk. Wiadomo, jest to związek przyczynowo-skutkowy z wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a wypłata tych pieniędzy jest na pierwszym miejscu według Polaków, jeżeli chodzi o sprawy konieczne do załatwienia. Czy ta ostatnia wizyta w Brukseli Donalda Tuska, pani zdaniem, no właściwie już pokazała nam, że bez samej realizacji tych reform i tak pieniądze zostaną wypłacone, że wystarczy Komisji Europejskiej dobra wola i widoczna chęć nowego rządu do naprawy sytuacji, przywrócenia praworządności. Czy to za wcześnie, żeby jeszcze mówić?
wszystkie partie z tego bloku opozycyjnego jasno w kampanii mówiły, że chcą zmiany w kwestiach praworządności w Polsce, by pozyskać środki z KPO, ale to nie było samym celem, by pozyskać te środki, tylko żeby w Polsce wróciła w praworządność i że te kamienie milowe trzeba zrealizować i że trzeba współpracować z organizacjami sędziowskimi, by te rozwiązania dobrze wprowadzić. I to jest kwestia neo-KRS, to jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, to wszystko trzeba, te zmiany trzeba cofnąć i trzeba uzdrowić system sądownictwa i całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Trzeba rozdzielić dzisiaj funkcję, którą sprawuje minister Ziobro, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym. To wszystko trzeba uzdrowić. I nie wystarczy tylko deklaracja, bo myśmy deklarowali to już podczas kampanii wyborczej. No ale wtedy jeszcze nie byliście rządem. Tak, i teraz nadal jeszcze nie jesteście. Nie jesteśmy rządem. Natomiast bardzo ważne są gesty i symbole i te twarde deklaracje, że będziemy do tego dążyć. I Donald Tusk pojechał do Brukseli, żeby właśnie to wiemy, jako reprezentant... Zastanawiamy nad terminem, kiedy te pieniądze mogą zostać wypłacone. Ja myślę, że w pierwszym możliwym terminie i jakby my pracujemy nad tym, by te rozwiązania zostały wprowadzone. Donald Tusk widział się z przedstawicielami organizacji tych właśnie pracujących nad uzdrowieniem wymiaru sprawiedliwości, żeby też im jasno zadeklarować, że to jest nasz priorytet i będziemy nad tym działać. To nie jest tylko kwestia, że to jest ważne dla mieszkańców, to jest ważne dla nas i to musimy zrobić. To jest naprawdę gigantyczna suma, która mogłaby pracować i pracuje już w innych państwach europejskich, w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym mieście, gdzie moglibyśmy z tych środków korzystać, moglibyśmy patrzeć, jak w ochronie zdrowia coś się dzieje, jak transformacja energetyczna ma miejsce, a u nas w Polsce tego nie ma tylko dlatego, że nasi rządzący są po prostu nieodpowiedzialni i nie chcieli się na to zdecydować. I my, Polacy, Polki, mamy płacić za to żywą gotówką, powiedzmy sobie wprost. A jeszcze zwróćmy uwagę na to, że gdyby te środki do Polski trafiły, no to one napędzałyby gospodarkę. I 10 miliardów złotych mielibyśmy jeszcze dodatkowo właśnie dzięki procesom inwestycyjnym, dzięki temu, że jest ruch gospodarce. Jakby wszystko kręciłoby się w gospodarce coraz bardziej i to może przynieść tylko pozytywne efekty. I my czujemy tę presję, że trzeba to zrobić możliwie jak najszybciej, bo już musimy nadganiać to spóźnienie, które PiS nam zafundował. To na sam koniec, a propos jeszcze wymiaru sprawiedliwości. Jutro mają rozpocząć się konsultacje, czy tam przesłuchania, no zwał jak zwał, kandydatów, czyli sędziów na stanowisko sędziego, polskiego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiemy, że te funkcje przez dwie kadencje, już długo ponad drugą kadencję pełni profesor Marek Safian, bo od ponad dwóch lat Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie wybrać sędziego na jego miejsce. Wiemy też, że mówimy o kandydatach widmo, ponieważ zgodnie z zarządzeniem premiera ta lista nazwisk kandydatów powinna być znana. Nie jest. I nie wiemy czemu. I to właśnie chciałam powiedzieć, że takie jest podejście PiSu do wymiaru sprawiedliwości. Oni w ogóle chyba nie uznają TSUE, zacznijmy od tego. Objawione w tej sytuacji. My w ogóle nie wiemy, czy jutro jakiekolwiek rozmowy będą przeprowadzane i z kim będą przeprowadzane. Ta lista powinna być jawna. To wszystko powinniśmy mieć na stole, powinniśmy debatować, sprawdzać tych ludzi. Powinniśmy mieć rzetelne materiały dziennikarskie na ich temat. A dzisiaj nie ma to miejsca z tego względu, że ktoś nie chce, żebyśmy się dowiedzieli, czy w ogóle to będzie miało miejsce. PiS traktuje wymiar sprawiedliwości jak swój własny folwark. Pokazuje tam nam minister Ziobro, pokazują nam to inni przedstawiciele PiSu i to trzeba ten trend natychmiast odwrócić, nie tylko ze względu na KPO, ale też ze względu na to, że my potrzebujemy w Polsce po prostu dobrze funkcjonującego prawa, które wpływa na każdego obywatela i na każdą obywatelkę, a to jest dzisiaj coś, czego nie do końca zdajemy sobie sprawę, że źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości to źle funkcjonujące prawo i wszystkie nasze postępowania, które my prowadzimy w sądach... Wpływa na nasze codzienne życie. Właśnie, tak. Wpływa na nasze codzienne życie. Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Pani poseł, bardzo dziękuję.